Misiaki, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj zajmiemy się mierzeniem zakupów z Joinsa. Jakiś czas temu na live robiłyśmy takie wspólne zakupy, pomagałyście mi wybrać co i jak. Mniej więcej chciałam skompletować takie zestawy, które będą kompatybilne między sobą nawzajem. Udało się, przyszły rozmaite ubrania. Zobaczcie same, także zapraszam do oglądania. Mierzymy! Pierwsza stylówka, ja się przebieram i zaraz do Was wracam. Dobra, czas na pierwszą stylóweczkę i pierwsza rzecz to bluzka, w której się mega zakochałam. To jest bardzo ciepła, różowa bluza z idealnym dla mnie napisem. Zresztą Wam go pokażę. To jest napis Sztos. Ona jest w dwóch kolorach dostępna. Ja wzięłam sobie taki neonowy róż, bo szczerze mówiąc nie mam nic w tym kolorze, a strasznie się nią jarałam. I do tego mam spodnie również z tej strony. Jeżeli chodzi o samą bluzę, to jest przezajebiaszcza. Ze względu na to, że ona jest bardzo ciepła, taka bardzo gruba. Ja nie wiem, jaki mam rozmiar, ale Wam tutaj napiszę. Pod spodem jest taki miś, więc ona idealnie sprawdzi się na chłodniejszy okres. Jeżeli chodzi o porównanie to, co dostałam w rzeczywistości, a to, co było na zdjęciach, to śmiało mogę powiedzieć, że jest równie dobrze, jak nie lepiej. Jeżeli chodzi o cenę kontra jakość, to za tą kwotę dostaliśmy świetną bluzkę, także jak najbardziej polecam brać i ja jeszcze ją chyba zamówię w drugim kolorze. Jeżeli chodzi o same spodnie, spodnie są z wysokim stanem, ja mam rozmiar M i powiem Wam, że jest idealny, idealnie się w niego wcisnęłam fajnie opinają całą sylwetkę. One nie są z takiego jeansu, tylko z takiego ala jakby, nie wiem do czego by to porównać, jakby to nazwać. Jedyne, co mi się nie podoba, to takie, wiecie, dziwnie kieszenie umiejscowione, bo one są jakoś tak strasznie wysoko i są takie malusieńkie. To te frędzle, one są naprawdę tak średnio zrobione, ale może jak się to powrzuca parę razy do pralki, to będą wyglądać na bardziej takie postrzępione, a jak nie, to chyba będę po prostu jakoś podwijała. Jedyny mankament, to myślałam, że one będą ciutkę dłuższe, a są takie typowo 7/8 i bardziej niż długie spodnie, to bym powiedziała, że są takie rybaczki. Ale jeżeli chodzi o outfit, jakość tych spodni bardzo spoko. Ja spodziewałam się jakiegoś takiego grubego materiału, a tymczasem przyszło coś naprawdę przyjemnego w noszeniu, w ogóle w żaden sposób nie krępującego ruchów, także one się noszą jak takie grubsze leginsy. Jeżeli chodzi o cenę, no to ciut za dużo, 66 zł za takie kieszenie, to chyba się trochę mija z celem, aczkolwiek materiał jest bardzo fajny, więc gdyby krój po prostu nie miał kieszeni, to byłyby idealne. Może da się je wypróć, spróbuję. Lecimy z kolejną. Kolejna stylizacja to generalnie te same spodnie, chodzi bardziej o bluzkę. Bluzka to jest coś takiego, ona ma takie mega bufiaste rękawy i generalnie to jest nawet całkiem fajna bluzka, z tym, że będzie wyglądała zdecydowanie lepiej, jak się już opalę i schudnę. Bluzka jest dość ładnie skrojona, ona ma w komplecie taki pasek, jak widzicie, tutaj rękawy są takie mocno szerokie, co jest aktualnie hitem. Jako tak nie wygląda najgorzej, powiem Wam. Spodziewałam się tutaj innego delikatnie materiału niż to, co otrzymałam, czyli bardziej materiałowego, mniej wiskozowego. A ona jest z takiego bardzo sztucznego materiału, niemniej jest bardzo przewiewna i wydaje mi się, że do jakiejś spódnicy z wysokim stanem będzie wyglądała całkiem, całkiem spoko. Następna rzecz to bluzeczka, która ja myślałam, że będzie sweterkiem. Zamówiłam sobie ją w dwóch kolorach, taką szarą i białą i powiem Wam, że z tej bluzki ja jestem turbo mega zadowolona. Naprawdę jest ciekawa, a jednocześnie bardzo klasyczna, ma coś w sobie, ale można ją połączyć naprawdę z wieloma rzeczami, więc jest totalnie uniwersalna. I jak dla mnie bardzo warta polecenia, ja ją już prałam. I absolutnie nic się z nią nie dzieje. I jak już mamy taką stylizację złożoną, to chcę Wam powiedzieć o absolutnym sztosie. To jest kurteczka zamszowa, taka khaki. I zobaczcie, jak ona fenomenalnie wygląda. Ona po prostu rewelacyjnie leży. Ja jestem nią zachwycona. Naprawdę świetnie wygląda. Kurczę, no cały czas w niej chodzę.
Ja mam kilka kurtek tego typu, ale tą Wam naprawdę mogę polecić. Rękawy są idealne, tutaj są zameczki, pięknie wykończona, ładnie się układa. Absolutnie nie mam żadnego minusu. Ja mam rozmiar M. W opisie Wam dodam, który dokładnie zamówiłam, jeżeli chodzi o te wymiary na stronie. Ale tutaj ja jestem nią zachwycona i naprawdę Wam ją mega polecam, jeżeli szukacie takiej kurtki. Ona perfekcyjnie wygląda i świetnie leży. Ja jestem turbo zachwycona. A wiecie, że ja jestem taka czepialska, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Tak ta kurtka po prostu ubóstwia mnie. Naprawdę. Mega, mega sztos. Ramoneska jest suma summarum dość droga, ale macie kod rabatowy, wszystko macie w opisie, także warto skorzystać. Kolejna stylizacja to ta spódnica. I tej spódnicy ja byłam mega totalnie ciekawa, bo to jest generalnie największy hit, czyli spódnice tej długości i takie rozkloszowane, ale jeżeli chodzi o porównanie tej spódnicy kontra zdjęcie, to troszkę się różni. Spodziewałam się nieco innej spódniczki, szczerze mówiąc. Ona jest zrobiona z dwóch części. Pierwsza to jest totalnie niewyglądająca sama w sobie. Taki ala zamsz ze srebrnymi nitkami. Ona się tak dość klei, dlatego muszę ją wyprać w płynie do płukania, żeby przestała się tak lepić do nóg. I na to jest taka warstwa tiulu odcinana. Sama w sobie spódnica jest dość fajnym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o tą spódnicę, to teraz jak zobaczyłam, to też, bo widziałam się tylko w takim małym lusterku, a zobaczyłam teraz całość na dużym ekranie, to powiem Wam, że jestem trochę zawiedziona, daję jej jeszcze szansę, wezmę ją, wypiorę, namoczę w płynie do płukania, może będzie wyglądać lepiej, ale wyglądam jak taki wielki berbeć, jednak góra musi być dopasowana do tej spódnicy, nie może być taka luźna, jak ją dałam, bo wygląda to fatalnie, przynajmniej przy mojej figurze, gdzie nie mam talii osy, bo gdybym może miała talię osy, to by ta spódnica ładnie wyglądała, wyglądam jak prosty klocek. Także no, mam nadzieję, że uda się z niej wykrzesać, ponieważ no, chciałabym, żeby wyglądała dobrze, a z drugiej strony no nie wygląda jak na zdjęciu, całkowicie nie wygląda jak na zdjęciu. Na zdjęciu wydawało się, że jest więcej tiulu, może ona jest po prostu szczupła i ten tiul się lepiej układał, nie wiem. Była bardziej pudrowa, bardziej delikatna, także... Kolejna stylizacja, a właściwie sukienka. I już się do Was oddalam, jak ta sukienka wygląda. I powiem Wam, że to jest taki gospel, że normalnie... Strach się bać. I zdjęcie wyglądało w ten sposób. Więc generalnie tutaj jest dość mocna rozbieżność. Byłam pewna, że to będzie sukienka materiałowa. Tymczasem jest to taka wiskoza. Dodatkowo sukienka jest bardzo krótka. Ja już nie chcę tutaj pokazywać, jak się schylę i co widać. Ale ja już jestem generalnie za starą osobą na tak krótkie sukienki. A na tych chińskich stronach jednak te sukienki uwielbiają być tak krótkie. Więc jeżeli chodzi o fason rękawy tutaj, to jest całkiem okej. Natomiast wydaje mi się, że pierwszy wiatr, który nas podwieje od spodu, zmasakruje Was i wszystkich dookoła, także poślady będą na wierzchu. No i ostatnia rzecz to spodnie. To są spodnie takie ala eleganckie, ala tutaj sportowe. I powiem Wam, że jak generalnie nie wyglądają jakoś źle, bo tyłek chyba nawet spoko wygląda. Ja mam rozmiar M. Jak wsadzę ręce do kieszeni, to nawet całkiem spoko, ale generalnie, że większość czasu będę wyglądała jak Asterix, tak mi się wydaje. One mają takie dość szerokie nogawki, natomiast w udach ledwo się wcisłam. I to udo mam chyba większe, bo tu mi się bardziej opinają te spodnie. Także to jest raczej taki fason dla tych drobnych osób, nie takich bardziej fest. Oprócz tego tutaj pasek jest, ale on nie ma żadnej szlufki, więc widzicie jak to wygląda. Trzeba sobie z tym paskiem jakoś radzić. Tylko że tutaj mi się jakoś tak tu marszczy dziwnie, tak widzicie. Jeśli chodzi o zdjęcie kontra to, co jest tutaj na żywo, to generalnie na zdjęciu one wyglądały no inaczej i myślałam, że będą po prostu też inaczej leżeć. Ale tak jak mówię, to jest generalnie też kwestia figury.
Tu sobie usiądę, ale się zgrzałam, powiem Wam, bo przyjechał kurier w międzyczasie. Ostatnią rzeczą jest bluzka i tej bluzki nie będę zakładać z jednego względu, ponieważ jak fason, wygląd tej bluzki jest naprawdę świetny. I bardzo się ucieszyłam, jak ją założyłam, to stwierdziłam, że to jest naprawdę fajna, fajna bluzka. Natomiast gdy ją ponosiłam, to nawet mówiłam o tym fejlu podczas pytania na śniadanie, to bluzka mnie całą zafarbiła. Generalnie boję się jej zakładać, więc nie wiem, czy ona już odfarbiła swoje, czy jeszcze nie. Z drugiej strony wiem, że się tydzień szorowałam, żeby domyć tą farbę z tej bluzki ze swojego ciała, więc chyba nie będę ryzykować. Okej, i to tyle, jeżeli chodzi w tym mierzeniu tych zakupów. Koniecznie dajcie znać, czy taka opcja podobała Wam się bardziej. Wszystkie linki macie w opisie. Czekam na Wasze komentarze, oczywiście łapeczki w górę. No i co, widzimy się w kolejnym filmie. Ja Was całuję, ściskam bardzo mocno. Pa!